On ledwo wszedł w wiek dorosłości, ona ma do tego momentu jeszcze kilka lat, ale oboje już narobili sobie problemów. Wszystko przez narkotyki, które w mieszkaniu 19-latka znaleźli policjanci. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ustalili dane 19-latka oraz jego małoletniej partnerki, którzy byli podejrzewani o posiadanie w swoim miejscu zamieszkania znacznej ilości narkotyków. W wyniku przeprowadzonego przeszukania w tymże mieszkaniu ujawniono niemalże 80 gram marihuany, ponad 28 gram metamfetaminy, tabletki ekstazy, a także ponad 4,5 grama amfetaminy. Z zabezpieczonych narkotyków można by było sporządzić wiele porcji i tak na przykład z zabezpieczonej ilości marihuany można by było sporządzić blisko 400 porcji. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali zatrzymani przez policjantów. Oboje usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. W minioną sobotę na wniosek prokuratora rejonowego w Głogowie sąd zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy, czyli tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Czynności w tej sprawie dalej trwają, prowadzone są przez śledczych Głogowskiej Komendy. A za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.